Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej po raz 13 będzie zbierać pieniądze na renowację zabytkowych nagrobków podczas kwesty na cmentarzu parafialnym w Opatowie. W tym roku kwesta odbędzie się w dniach od 1 do 3 listopada w godzinach 8:30 i 16:00. W związku z tym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej poszukuje wolontariuszy. Chcemy to przeprowadzić w ciągu 3 dni, czyli 1-3 listopada, to jest piątek, sobota, niedziela. Pierwszy dzień mamy wypełniony. Oczywiście, jeżeli ktoś jest bardzo chętny, to zapraszamy do współpracy. Gdzie można się zgłosić? Zgłosić proszę, na naszym profilu facebookowym jest informacja i będzie podany numer telefonu. To będzie pan Andrzej Rzychowski. On organizuje już od lat jak gdyby personalnie dyżury na cmentarzu. Członkowie Towarzystwa Ziemi Opatowskiej organizują kwesty na cmentarzu od 2009 roku. Te pierwsze lata to jest 5-6 tysięcy. Natomiast były oczywiście lata przerwy, ponieważ była pandemia na przykład. Był któryś rok przerwy, ponieważ mieliśmy jakieś wyjazdy, nie mogliśmy się zebrać i nie staliśmy. Będzie to 13. kwesta. Więc do tej pory zebraliśmy około 80 tysięcy złotych. Ostatnie lata to jest 12-14 tysięcy. Dzięki tym funduszom oraz środkom finansowym, m.in. samorządów, firm i instytucji, a także potomków pochowanych osób, udało się uratować przed zniszczeniem około 15 cennych pomników i płyt nagrobnych, wykonanych głównie z piaskowca. Niektóre nagrobki są odnowione przy współpracy z rodziną. Na przykład taki piaskowy nagrobek Korytyńskiego. To tutaj był udział rodziny. Jeśli chodzi o nagrobek Seweryna Chorodyckiego, przypomnę, że jest to honorowy obywatel Opatowa, nadane to zostało przed II wojną światową w roku 1932. Więc jest to osoba, która jest zasłużona dla Opatowa, wybitna osoba. I tutaj też rodzina uczestniczyła w przygotowaniu właśnie tego odnowienia nagrobku. Jak podkreśla Andrzej Rzychowski, wolontariusze są poszukiwani ze względu na czas trwania kwesty. Do tej pory udało się zapełnić pełną zmianę wolontariuszy w piątek 1 listopada. Jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, to są to jeszcze takie godziny, które mamy puste, a szczególnie z samego rana i między godziną 14:30 a 16:00. W ciągu dnia prawie że pozajmowane. Osoby chętne do wzięcia udziału w kwestii mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie.